Zastosowanie systemu tarasowego SOPRO jest bardzo proste i zapewnia wieloletnią ochronę powierzchni przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych, takich jak zmienne cykle rozmarzania i zamarzania, wysokie temperatury oraz zabezpiecza tarasy i balkony przed przenikaniem wody i wilgoci. Na schemacie przedstawiono typowy układ warstw na tarasie na gruncie. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy odpowiednio zaprojektować spadek, ewentualne dylatacje oraz układ okładziny. Na gotowej płycie tarasowej planujemy montaż systemowych okapników SOPRO OB265, których zadaniem jest odprowadzanie wody, nie dopuszczając do powstawania nieestetycznych zabrudzeń. Następnie przystępujemy do ich montażu, zaczynając pracę od narożników. Zaletą gotowego systemu okapników jest ich odporność na korozję, łatwość montażu oraz estetyczne wykończenie czoła powierzchni tarasu. Jeżeli powierzchnia jastrychu wymaga korekty, można ją wykonać przy pomocy szpachli wyrównawczej z trasem SOPRO AMT-468. Nakładamy ją metodą świeżo na świeżo na emulsję kontaktową SOPRO HE449, która radykalnie podwyższa przyczepność i zapobiega odspajaniu. Prawidłowo wykonany spadek powinien wynosić minimum 1,5%. Następnym i najważniejszym etapem prac jest prawidłowe uszczelnienie powierzchni tarasu przy użyciu taśm i elastycznej zaprawy uszczelniającej SOPRO DSF523 lub 423. Przed naniesieniem pierwszej warstwy uszczelnienia podłoże zwilżamy wodą. Pracę rozpoczynamy od wklejenia w hydroizolację SOPRO DSF523 taśm i narożników zapewniających trwałe uszczelnienie pracujących dylatacji obwodowych i powierzchniowych. Uszczelnienie SOPRO DSF jest jednoskładnikową hydroizolacją zespoloną, zapewniającą 100% szczelność w trakcie długoletniej eksploatacji tarasu. Najwyższa elastyczność i zdolność przekrywania rys do 1,5 mm pozwalają na uszczelnianie narażonych na pękanie powierzchni cementowych. Uszczelnienie nakładamy równomiernie w dwóch warstwach na całej powierzchni. Aplikacja SOPRO DSF523 jest bardzo prosta. Możemy ją wykonać poprzez malowanie, szpachlowanie i natryskiwanie. Po upływie około 3 godzin nanosimy drugą warstwę uszczelnienia SOPRO DSF523. Najbardziej precyzyjną i ekonomiczną metodą jest rozprowadzenie hydroizolacji pacą zębatą, ponieważ uzyskujemy powłokę o tej samej grubości na całej powierzchni tarasu. Prawidłowa grubość warstw uszczelnienia powinna wynosić nie mniej niż 2 mm. Po upływie około 24 godzin od naniesienia ostatniej warstwy uszczelnienia przystępujemy do przyklejania okładziny. Używamy do tego celu wysokoelastycznej, superlekkiej zaprawy klejowej SOPRO FKM XL lub wysokoelastycznej zaprawy SOPRO nr 1 klasy S1, mieszając ją z odpowiednią ilością wody. SOPRO FKM XL umożliwia wybór metody klejenia i konsystencji zaprawy w zależności od wielkości i rodzaju okładziny. Innowacyjna technologia zapewnia doskonałą stabilność i brak efektu osiadania płytki w zaprawie. Dodatkowymi zaletami zaprawy SOPRO FKM XL jest możliwość wykorzystania jej jako szpachlówki do grubości 2 cm oraz zredukowane do minimum pylenie. Metodę cienkowarstwową stosujemy przy płytkach o standardowych wymiarach, a średniowarstwową do przyklejania płyt o zróżnicowanej grubości, np. kamieni naturalnych. Prace okładzinowe rozpoczynamy od ułożenia pełnych płytek od krawędzi okapników tarasowych, pamiętając o pozostawieniu szczeliny dylatacji obwodowej i powierzchniowej oraz wyznaczeniu linii fug. Szczelina dylatacyjna nie może być przykryta płytkami i musi mieć szerokość minimum 1 cm. Na podłogi polecamy stosowanie zapraw w konsystencji półpłynnej, która gwarantuje pełne przyleganie okładziny do kleju. Ograniczamy w ten sposób do minimum ryzyko pękania płytek na skutek zbierania się pod nimi wody i rozwijających się drobnoustrojów.
Do fugowania okładzin na tarasach i balkonach używamy elastycznych zapraw Sopro Brilliant lub Sopro FL Strassem. Szeroka paleta barw daje możliwość dopasowania fugi do każdej okładziny. Rozmieszaną z odpowiednią ilością wody zaprawę wykładamy na powierzchnię okładziny i przy użyciu packi do fugowania Sopro wprowadzamy ją w szczeliny, pamiętając o pozostawieniu miejsca na elastyczną fugę dylatacyjną. Sopro Brilliant charakteryzuje się wysoką plastycznością i łatwością wypełniania przestrzeni fugowych. Po wstępnym związaniu zaprawy kształtujemy i zmywamy powierzchnię okładziny ukośnie w stosunku do siatki spoin przy pomocy packi do zmywania fug oraz wiadra z rolkami Sopro. Po upływie około 2 godzin przystępujemy do wypełniania szczelin dylatacyjnych sznurem PER567, wciskając go na odpowiednią głębokość i pozostawiając miejsce na elastyczną fugę dylatacyjną Sopro Silicon lub Sopro Dur HFD. Aplikacja jest bardzo prosta. Po nałożeniu masy spryskujemy ją preparatem do wygładzania fug dylatacyjnych, a następnie, używając pustej tuby po silikonie, wygładzamy jej powierzchnię. Nadmiar silikonu zbiera się wewnątrz tuby, nie brudząc powierzchni okładziny. Dzięki technologii HydroDur, wykonane przy użyciu zaprawy Sopro Brilliant fugi, charakteryzują się wysoką wodoszczelnością, łatwym czyszczeniem, efektem antybakteryjnym oraz efektem perlenia. W konsekwencji otrzymujemy piękny taras, który dzięki zastosowaniu pełnego systemu produktów Sopro na długie lata pozostanie miejscem odpoczynku. Film prezentuje jedynie wybrane zagadnienia wykonywania prac uszczelniająco-wykończeniowych na tarasach i balkonach. W razie pytań prosimy o kontakt z działem doradztwa technicznego. www.sopro.pl